Siema, tutaj Spartiatrix, a dzisiaj gramy sobie na Rosji Masterem. Znowu na Rosji, tym razem Masterem. No i kurde, co się stało? Święta się zbliżają, jutro Wigilia, także wszystkim wesołych świąt życzę oczywiście. Z okazji korzystam, że jest, akurat nie ma walki. Wszystkim wesołych świąt, tak. Spędźcie te Wigilie ze Spartiatrixem w telewizorze, tak. Tu jest, zaprezentuję, to jest symulacja. Tu macie tak, jest stół, tak. Jest Wigilia, sobie siedzicie, tu pierożki babcie i w ogóle, i tu obok telewizor. I tam lecą filmy, ale pamiętajcie, że mają być reklamy. Klikajcie. O ja pierwsze. Dobra, no, wesołych świąt po prostu i tyle. Gramy sobie na Rosji, święta z Rosją, czy jak to nazwać, nie wiem. Zobaczymy, jak nazwiemy ten filmik, ale ostatni film o Rosji się przyjął. A ja mam straszną chrypę, także mam nadzieję, że mnie rozumiecie, co ja mówię. A jeżeli nie, to zostawcie ocenę i suba pod tym filmem. To mi się zrobi miło i to będzie dobry, miły prezent świąteczny. Ja wam robię taki prezent świąteczny, że macie filmy codziennie od dłuższego czasu, a tak naprawdę w grudniu nie było. Jak na razie 4 razy filmu, także nie jest źle, nie jest źle. Docencie moją pracę i starania. Tak, docencie to, no ale proszę was, docencie, tak? Doceniliście? No to spokojnie, możecie oglądać dalej. No i pięknie, gramy sobie tak, masterkiem. Uznałem, że sobie chcę pokosić trochę brązów albo silverów, ale raczej to są brązy na Rosji, także zobaczymy, jak to pójdzie, kurde. Dajcie mi tutaj, nie smajtuję, teraz smajtuję sobie może Raptora. Raptora sobie może zasmajtuję i Reda. Jezus Maria, gardło mi napieprze nieźle. Mam nadzieję, że jakoś przetrwam. No właśnie, no ale widzicie, jakie poświęcenie. Inni youtuberzy tylko napiszą w tym czasie post na Facebooku, że wiecie, nie da rady nagrywać ludzie, gardło, nie, chrypa i w ogóle. Ale ja, patrzcie, jakie poświęcenie. Docencie to, zostawiając 40 tysięcy ocen pod tym filmem, czy coś takiego, nie wiem. A właśnie, Boże Święty. Co do openingu, miał być w Wigilię, czyli jutro. Prawdopodobnie nie będzie, poczekałeś mi chrypa minie bardziej, żeby, no żeby lepszy był ten opening, wiadomo. Żeby ten opening był taki, bo ja, jeżeli ktoś widział poprzedni opening, to wie, że ja drę mocno mordę na tym openingu. Także, no wolę, żeby jednak, żeby to wyszło coś, a nie, że wiecie, będzie taki obraz. Ale bo nie mogę, no mógł się wydrzeć, no co to jest? A przecież to jest słabe i wtedy co, jeszcze mi pęknie żyłka od tego wszystkiego i co wtedy? O fuck, nie wiem, czy umarłem. O ja pierdziele, jak mi ruskie brązy dojechały. O ja pieprze, ruskie brązy. Nice. Czekajcie, czy na buta mnie będzie stać. Padnie. No niestety, sojusznik ubity. Poczekamy sobie na buta. Czekamy 20 sekund w bazie. No to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić. Ale to jest Rosja, tak? A Rosja to stan umysłu, także podporządkujemy się pod te prawa, które tu panują. I gramy. Zajmę sobie z jednego ucha to dziadostwo, bo to trochę ogłusza. Co tu się dzieje? Dobra, padłem raz jak na razie, więc spoko, pod te odzilny wirli, można mu to wybaczyć, nagrywa się film, często, cały czas mam traumę, także nie przejmujcie się. Przez to, że nie nagrywałem filmu, albo mi się spieprzyło nagrywanie, o Jezu. Nie mam runek na atak speeda niestety. Może zgankuję tego bota. To jest brąz, tak wiecie, może się zbić. Serio? Serio? Nic nie wyszło? No trochę słabo, no ale trudno. Eni 1-0, okej. Okay. Eni tutaj widzę ładnie kości. Kusiasz umysłów 1. Padła, no trudno. O, jak fragę oddaję, widzicie to? Jaki tutaj dobry koleżka z tego pana Xina. Mikołaj zasrany rosyjski.
A w Rosji? Czy to w Rosji mieli tego specjalnego Mikołaja? Czy to w Niemczech? Nie wiadomo, jedno zło. Dobra, weźmy sobie może tą farmę. Może trochę wezmę. Wziąłbym najchętniej wszystko, ten dostał chyba level. I tak byś tego nie wzięła, nie rozumiem. Zastanawiam się często, nawet na Eunę tak się dzieje, a Rosja to wiadomo, niby niższy jeszcze poziom, że ludzie pingują w tych niższych dywizjach, chociaż nie mogą tej farmy wziąć, ona się zmarnuje. Nie rozumiem. Ten turret by to zabił w takim samym tempie jak ja, bo ja tylko las hituję. On i tak zdąży namierzyć już tego moba, więc ja tylko uderzę mu ostatni hit. No. Takie trochę. Takie dziwne. Nie ma levelu. Dobra, to weźmiemy blue, będzie szósty level i lecimy. To napisał Enin? Nie, nie wiem, kto to napisał. Więc to jest, ale właśnie ktoś w poprzednim filmie o Rosji pisał, że alfabet rosyjski to nie jest cyrylica. Proszę wpisać w Wikipedię wszystkim, którzy tak mówili, i zobaczyć, co to jest cyrylica, co to jest alfabet rosyjski. To jest to samo. Także tylko mówię. Dla niedowiarków. Dla niedowiarków tylko mówię. Ciekawe, czy ma wardę. Ma wardę, okej. Okay. Nie, nie ma. Cieknie na prawi. Ale jakbyśmy spuszczowali linię w sumie. O kurde, nie chcesz wyjść. Ale dobra, on już daleko. Master ma tu. Znaczy Panteon nie wziął blue. Ja je biorę. Czekajcie, czego zabiję na blue? Kurde, to jest pytanie. Aha, tego tu nie ma jeszcze. Nie mam flesza niestety, więc nie mogę uciec tak do końca. Ale gościu stopa, kto jest na topie? Aha, Boże Święty. Ja myślałem, że to. Przez jakiś czas myślałem, że to Panteon jest w dżungli. O ja pierdzielę, to trochę to robiłem, tak wiecie, na pałę. To trochę kretyńska rzecz z mojej strony. Dobra, wzięliśmy Warda, zrobimy sobie dżungielkę. Prawdopodobnie idzie na mojego Reda gościu. Nie, nie idzie. Dziwne, myślałem, że on tu idzie, bo tak zagrał to tak taktycznie. No ale to jest jednak Rosja. Dobra, no trochę farmimy sobie tym masterem, no ale jeżeli ktoś zna postać, która się nazywa Master AI, no to wie, że jednak tą postacią w całej early się farmi, żeby później w late game sieć taki pogrom. Ostatnio na rankedzie miałem taką grę, aż szkoda, że nie nagrywałem. Zrobiłem chyba 1-4, a potem zrobiłem chyba, nie wiem ile, 15, 5, 7, nie wiem. Ale była ciekawa gierka, bardzo ciekawa. Pada na jedno R, także nie wiem, co ona szykuje, naprawdę. Aha! To szykuje! Bardzo ciekawa technika. Panteon wyskoczył? Nie, on tepnął gdzieś. A, on cofnął do bazy, okej. Dobra, no to ja sobie też cofnę po item. Może na buta będzie mnie stać, czekajcie. Ile kosztuje? Boże Święto, 1600 kosztuje. To śmietnik. Może go zgankujemy? Kurde, kto wie, kto wie. No poczekamy sobie, a zabiłbym tego Panteona, wiecie? On ma flesza prawdopodobnie, ale ja bym go i tak zapieprzył. Erka, Erka, nie, nie mają piąte levele. Ja pieprzę, ona go nie ubije. Ona go nie ubije, ludzie. Dobra, Janki. Nie wiem, co napisał ten gościu, ale to brzmi śmiesznie. Nie wiem, co inny do mnie pisał. Jak na razie, master na Rosji. Jak na każdej
na każdym regionie, czyli gówno Wirli, no ale trudno. No Panteona nie miałem szans zabić, jeszcze tam było dużo mobów, tak naprawdę odpieprzyłem mocno, naprawdę odpieprzyłem mocno. Stop feedback, kto to napisał? A, on, Lux, w sensie ona. O nie, o nie! Gówno mi zabrało. Nic się nie stało. W late game i tak jesteśmy useful, bo teraz jesteśmy tak zwane useless. Co nie mają za Drake'a? Mountain. Dobrze, że wszystko jest obrazkami opisane, bo tak te hieroglify to ja bym nawet nie przeczytał. Dobra, weźmy sobie może żabę i zgankujemy bota. O, to jest dobry pomysł. Proszę Państwa. Elo, zaorane! I tak to się robi, proszę Państwa. I tak się gra. Jeden, dwa master już jest nie do upieprzenia. Dwie minuty do tego, Drake'a, pięknie. Oczywiście blue nie oddajemy, no bo nie ma co ruskiemu oddawać blue, wiadomo. Ruskiemu to ja bym nic nie oddał, no, co dopiero blue, wiecie. No ale dobra, o kurde. A padnie. No trudno, przynajmniej to panie wziął, naprawdę. Więc w sumie wyszło na plus. Tylko nie wiem, czemu ona tak puszowała mocno. To było trochę idiotyczne według mnie. Chodź, nie no. Bardzo mało tego tureta było, więc mogło się nie spodziewać do końca. 5-0 Panteon. Panteon, wiecie co? On jest gównem, także nie przejmujemy się nigdy. Nigdy praktycznie nie przejmujemy się feedem Panteona. Chyba, że wy go macie, no to. Wy się przejmujcie właśnie, że go macie, żeby go nie stracić. Myślę, co polecieć, ale prawdopodobnie polecę sobie na Blue'ego, bo on był na bocie przed chwilą. 3-1-2 jest przeciwnik. Trinity Fort leci albo Black Clevera. Dzisiaj jeszcze zobaczymy, co będzie leciał. Leci na Blue, Fagas. No, wątpię, żebym go ubił. To jest jednak Syn. Teraz, z której strony będzie szedł tym tłupaczyną? Aha, korzystam. Teraz tak, no nie, dobra, dobra. Nie, racja, racja. Nie wpieprzam się. O, widać to Kamil, zobaczcie, Kamil. A? Przydaje się na naukę liter. Widzicie? Nie trzeba znać języka. Wystarczy, że umiecie litery. I tak wykerujemy prawdopodobnie tą grę, więc ja się za bardzo nie przejmuję tą gierką, że tak powiem, delikatnie. Bo master w lejcie jest naprawdę zabójczy, także spokojnie. Takie korki, no może mnie wykejtować, no ale czy on to zrobi? Proszę Państwa, czy on to zrobi? No nie zrobi tego. Aha, idzie tamten. Okej, dlatego on dojrzuje. Okej, na Drake'a. Zrobię z tego dryjacza. Czekajcie, on ma 8 level. Tylko, że nie mam Inferno, tak miałam Smite. O ja pierdziele, 2 levele niżej i mnie upieprzył. O luju. No tego się, że mnie spodziewał. A można się zacząć przejmować. Wiem, żartuję przecież. Nie trzeba się niczym przejmować. Tylko szkoda mi tego Infernala tak naprawdę. Szkoda mi tego Infernala, że nie go wezmą. Gdybym miał tego Smite'a, wydaje mi się, że bym go raczej bym go upierdzielił.
Buta mu stać? Nie stać. Kurde, szkoda, że tego smite nie miałem. Nie wiem, na czym go użyłem. Ale on ma drugi cooldown, ten drugi ładunek, 90 sekund. Kurde, dużo. Czemu go teraz upieprzył? Z lifestealem? Duża szansa, duża szansa. No ale nie wiem, czy chcę ryzykować tak naprawdę. No wiecie, to jest jednak strany ten typeczny. No dawaj. Pieprz to. Ops. Pieprz. Jezu, ma dobry buffa. Dobra, lecimy w tym jeans. Ładnie zaorana. Biorę to. Biorę to. I ja pierdolę. To, że mogę. Yeah, pieprz. O ja pieprzę. Ale ja gram. Tutaj Xin trochę się tu bawi. Ruski zabrał mi Drake'a. Ja pieprzę. Ładnie. Ale tak jak mówię, identyczna sytuacja u mnie była, więc no, nie przejmujemy się, tak? Nie przejmujemy się. Oni wszyscy i tak są nachylani, także w late game będą trollować. To są ruskie. Nie przejmujemy się, gdy przegrywamy na Rosji. Bo tak naprawdę na Rosji nigdy nie przegrywamy. Na Rosji po prostu tracimy przewagę. Tipy. Tipy tak zwane. Leci Black Clevera, okej. Spokojnie, tak? Ja już z trzema itemami to już będę tak orał, że to jest mi głowa mała. Elo, no i właśnie o to chodzi. I to potem leci taki snowball, że ja już się nie przejmuję niczym tak naprawdę, niczym. Bo zobaczcie, wezmę first tureta, albo nie wezmę. Ale ją zabiję, więc ładnie. Dobrze, niech go ubiję, śmieciara. Niech poobija tego Francę. Aha, i to wiardę. Dawaj, lej. Dobra. Tak to się robi, proszę państwa. Tak się ruskich dojeżdża. Ja pieprzę, poradnik do bicia ruskich. No przecież to jest... Proszę państwa. Jezus Maria! Tak się ruskich dojeżdża, a tak ruskie was dojeżdżają. To bywa. Zawsze tak bywało w naszej historii. A ta! Ciężka sprawa z tymi ruskimi. No ale 4-5, 1-4 byliśmy. Pyk. Ładnie zaoranem. Top stupid. 3-3 Kamil. Ty kurde. No to nie jest z Rosji chyba Pantheon. A może jest. A może nie jest. Chyba tylko z Rosji nie ma. Chociaż nie wiem. Oni piszą w tym swoim cyrlicowatym języku. Więc możliwe, że są. Odmus. Jeszcze słabszy niż ja. Tak się zastanawiam. Kurde. Może być, że tak powiem, ciężko wykerować ruskich. O w dupę. O w tylu. Elo. Ujo, pierwszy. Sajusznik ubity. Zastanawiam się, co można zrobić. Pantheon. To jest Pantheon. Pantheon niby
Pierli tylko taki silny, no ale jednak na Mastera może działać dłużej. Nie tego nie chyba. Takiej animacji. Pierwsza już. Buta sobie może polecę dla, wiecie, większego movement speeda. Czemu zabił? Nie, dobra. Panteon tu idzie. Ja pierwszy umarł. Bo. Nie, ruskie! Zaatakowali mnie we trzech, zaborcy zasrani. No ale spokojnie, tak? Jezu, mam 4 żyć na Rosji. Ja pierwsze 4-6 na Rosji, tylko nie ma niższego poziomu, a ja mam 4-6. O luju. Słabo, naprawdę. Zabijesz ją czy nie? Cię zabiję. Wcześniej powinienem ulta odpalić, tak mi się wydaje. I może bym uciekł, no ale trudno. Panteon tutaj ora. Tiberca nawet nie zdążyła puścić, bo Panteon tak szybko zabija. Trudno. Może to obronimy, może nie. Nie, nie poddajemy się. Gdzie to na ruskich się poddać? To wbrew prawom fizyki i innym takim. Halo? A, dobra. Dobra, chcesz iść na to popaść, no to idź. Czy nie wezmą dwa turety? Czy oni wezmą jeszcze tego turety? Tak się zastanawiam. Mają szansę, niby. Mają szansę. Maria, co to było? Powiem tak. Ciężko. Dlatego nigdy nie polecam świąt w Rosji. Takie rzeczy się dzieją. Niespodziewane. O Jezu. Chcemy bardzo tutaj. Przejdźmy się. Jezu Mario, ten Xim ma 13 level już. Ten pierwszy wyższy level ode mnie. Gdzie Panteon? Uważajcie, dzieciaszki. Aha, dobra. Chyba, nie wiem, czy to nie jest koniec gry. O Boże, co ona robi? Przypieprzę. Spokojnie, spokojnie. Bo wydaje mi się, że to jest do wygrania, tak? To jest do wygrania, tylko... Chyba nie dzisiaj. Wujek Stalin chciał, żebyśmy to przegrali chyba. Wujaszek. Co ja mogę zrobić tak naprawdę? Nic. Oddałem im Drake'a, poszli na Barona. Kurde. Chociaż, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie miałem low HP wszyscy. Mamy szansę. Jakąś. Tyle jak dostanę jednego cyceka, to się wykładam. No. Jak mi natłukli, no co tu się dzieje? Że kliknę na jakimś trójeczkiem. Przeskoczyć przez ścianę. On cię zabije. Nice! Nice! A! Spokojnie, wujek Stalin. Jeszcze dyszymy. Pamiętamy Katy. Czy postawił tego wardę, nawet nie widzę, co się dzieje. Greedy ścierwo time. Boże, 3-2 było. No już ciężko to bronić, widzę. Ciężko ich zagrzać do walki. To widać, że nie Polacy, tylko ludzkie, bo już się poddają. No dobra, spokojnie, wyfarmimy tą grę. Ja wam to mówię.
Ja wam to mówię, a ja wam to mówię, ja wam to mówię. Co się dzieje? Nice! I o to chodzi, ludzie. Zobaczcie, my to wyfarmimy zaraz. My to wyfarmimy. Ja wam to mówię. Wyfarmimy to i wujek Stalin pójdzie z torbami. Nie wiem, czy wygrałem poprzednią grę, tak się teraz zastanawiam. Czy ja wygrałem na poprzednich ruskich w tym Yasuo? Chyba nie. Mountain by się niby przydał do tego, żeby to odpuszowywać, cholera. Się zastanawiam, co z tym Mountainem. Chodź mi się, dziewczyny. O jest. A nie ma golemów, okej. Okay. Pewnie Baron robiony, ale tego nie jesteśmy tutaj. O ja pierdzielę, zabieprzył mnie Panteon. O Jezu, jak mi natukł! Błagam, błagam! Jest! Koniec serii! Szmatoty. Jest spokojnie, bije ruskich, więc powinieneś się cieszyć. Ale chyba dam wam tą gierkę w sumie. Taka śmiesznawa jest. Barona zrobili, bo widzę, że zniknął. Nie wiem, co tu jest napisane, ale widzę, że go nie ma. Przynajmniej Panteon go nie ma, tak naprawdę. Zużył na mnie chyba flesza. Nie, nie wiem. Ignite'a zużył na Kamil. Mam za chwilę Infi. No z Infi to już się leje tym monsterem. Z Infi to już jest naprawdę lanin morda. O kurde, nice! To nie jest. Z Infi to już jest takie typowe lanie w mordy, które ruskie znają. Dziękuję. O. A, niestety. No nie, więc musimy oddać tego drejacza. Trudno. Nie mamy co się bić tak naprawdę. Nie mamy co się z nimi lać, więc musimy go oddać. Takie rymy, nie? No trochę jest... O Boże, nawet Tureta jednak nie wzięliśmy w tej grze, wybrać sobie. To jest full AD Panteon, także... No... Nie wiem, czy w late game nie będzie mnie robił i tak. Chodź, chodź, zacznij, zacznij. No to był słaby Tibet, bardzo słaby Tibet. O ja pierdziele, jak mnie wypieprzył ten korki, kumacie to? Ale nice! A nie, dobra, Panteon robi tu wszystkich. A nie! O kurde! Ruskie! Co się dzieje? Pięknie, mój teamku, pięknie. Tak trzymać, tak trzymać. Ja zabiłem tylko Nami, ale ta Nami poniosła grę. Tak naprawdę się wypieprzyłem szybciutko, ale przyjąłem pierwsze, tak jakby agro od Korkiego na mordę swoją niewyparzoną. 170 farmy ta. No mam 7-8, trochę mnie ruskie biją, no to jest takie, wiecie, no ale to ja jestem Polakiem, no to ruskie mnie biją. Znamy to, tak? Znamy to. Wiemy, co się dzieje.
ale nie przejmujemy się tym. Spokojnie, gierka nawet przyjemna, świąteczny klimat jest, muzyczka leci, wszystko na swoim miejscu, wszystko. Dobra, nie używam wartego smite'a, bo chcę... O Boże, tylko 3 drake'y wchodzi. Dobra, Phantom Dancer, on mi tutaj dużo da, tak naprawdę. QSS-a polecę po tym Phantom Dancerze, to będzie dobry item tutaj, na pewno, bo... On mnie cały czas łapie, gdybyś studiał innymi. Fakt, muszę tam biec, a nie mam tego, nawet Zilla nie kupiłem. Nie dobrze. Nice. Ładnie. Ładnie, warto jak dla mnie, warto. Worth it. Kurde, mają połkę. Jeszcze ten ma te swoje W. O ja pieprz, nic tam nie zrobiłem. Ona ich nie zrobi. Koniec gry. Chyba koniec gry. Chociaż... cofnij. Nic tam nie zrobiłem. Jestem strasznym uselessem nadal. A late game w sumie prawie się zaczął. Oni tego chyba nie skończą. Nie, dobra, 2 sekundy do lud. Nie skończą tego. Ale to na farcie takim to gra. Jeszcze w ogóle trzyma. No nie, dobra, to skończymy. To była najgłupsza akcja, jaką już widziałem, naprawdę. To było tak kretyńskie, jak moja akcja, jak mnie wpieprze niech. Lej tam! O jest. Co jest? Ma ghosta? Aha, ma ghosta. Panteon skoczy i koniec gry. O fuck, teraz zależy wszystko od wujka Stalina, czy spojrzy na nas łaskawym okiem, czy nie. O kurde. No to będzie wstyd na YouTubach. Diamentowy gracz dostał w dupę od ruskich graczy w tę grę. Elo szmato. Ruska. Nikt tam tutaj nie będzie wbijał do bazy i robił co chce. Ruskie ścierwaki. Chodź mi do domu. Widzieliście jak Panteona porobiłem, dlatego że bił w sumie Nexusa, no ale... Zobaczcie teraz jak hajsu natrzepę i będę taki bogaty w tej Rosji. Będę zostanę jakimś szejkiem chyba. Pięknie, nieźle idzie. Pan tam pewnie będzie miał ulti za chwilę, ale to już ma pół HP. Pięknie, kurde, 2.11 attack speeda bez ulti. Nice. Czekajcie, co bym sobie teraz poleciał? To QSS-a może? QSS-a trzeba polecieć. Trzeba go polecieć. Przez to mnie zabijają często. Barona robią. Teraz co z... O nie, koniec gry. Zielę napadnie. Koniec gry. Koniec gry. No, ja tam nie mam nawet fleszy, żeby tam wejść. Cholera jasna. Teraz no nic nie zrobimy tak naprawdę. Oni po prostu wezmą topa. Prawdopodobnie.
Aha, jak wezmę Infernala, to już jest na pewno koniec. Ruskie butem, ścierwaki, odsuńcie się! Fak, wzięli już Drake'a. Nie, nie wzięli. Aha, wzięli teraz. Ja pieprze, oni mają tyle dymygy, że jak nas wpadną, to skacze. Cofaj, 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 cofaj! O! Zabiłem Panteona! No nic, za kurde, mogła być lepsza gierka, nie było lepszej, trudno. Tyle, jeżeli się podobało, zostawcie ocenę, suba. No i tyle. Na razie. Wesołych świąt.